Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam udokumentować nasz pierwszy trymestr. Jestem już prawie w trzecim trymestrze, także to jest trochę opóźniony filmik. Poprzednio opowiedziałam Wam o całej naszej dość długiej i wyboistej drodze prowadzącej do w ogóle zajścia w tą ciążę. Także dzisiaj będzie taki typowy update na temat pierwszego trymestru. O tym, co się wydarzyło po tym, jak tego 1 wspaniałego stycznia 2023 wyszedł mi pozytywny test ciążowy, wszystkie badania, USG i tak dalej, wszystko to, co się działo, plus jakieś tam moje różne symptomy i inne przemyślenia pierwszotrymestrowe. Ja na samym początku, jak tylko zobaczyłam, że ten test mi wyszedł, to od razu napisałam do takiej kliniki, pod której opieką byliśmy. Myśmy po trzeciej stracie postanowili się przebadać dużo porządniej niż to, co zwykły taki ginekolog może zaoferować. No i oni w momencie, kiedy zachodzi się w ciążę, to też taką wczesną opiekę jakby oferują. Także napisałam od razu do nich, oni mi tam powiedzieli co i jak. No i generalnie też przez to mogłam mieć szybko bardzo USG. Znaczy szybko. Za 2 tygodnie, bo powiedzieli, że nie ma sensu robić wcześniej niż w 6 tygodniu, bo to jest najwcześniej, kiedy można zobaczyć bicie serca. No więc musiałam wyczekać te 2 tygodnie, no ale wyczekałam, poszliśmy i było bicie serca i po prostu kolejny wzrusz kompletny i szczęście i kolejna doza nerwów i teraz co dalej, tak? No bo ciężko w tym pierwszym trymestrze jakoś się uspokoić inaczej niż tylko chyba przez USG, no bo żadnych ruchów oczywiście nie czuć jeszcze na takim wczesnym etapie. Symptomy są, ale ja miałam symptomy przy stratach, także ja swoim symptomom już tak do końca nie ufałam. I po tym pierwszym USG na szczęście, dzięki Bogu, ta klinika mi pozwoliła przychodzić dość często na USG. No to było oczywiście medycznie uzasadnione, dlatego że no miałam te wcześniejsze poronienia. Także ja praktycznie co tydzień, co dwa miałam USG na tym samym początku, w pierwszym trymestrze. I to było bardzo takie uspokajające. Tak mniej więcej właśnie dotarłam do takiego momentu, kiedy 2 tygodnie po poprzedniej wizycie mogłam tak wyczekać i potem mi te nerwy wszystkie, ta cała niepewność jakby tak wskakiwała na wyższy bieg i nie dawała mi spokoju, aż właśnie miałam następne USG, następną wizytę, okazywało się, że wszystko jest dobrze. No i znowu jakiś tam tydzień, dwa mogłam przeżyć. Taką dostałam kopertę od pani po tym moim pierwszym USG. Tam taki liścik z gratulacjami, tu zakrywam część moich danych, także sorry za ten długopis. Ale tutaj było parę jakichś tam informacji, estimated due date. No i zdjęcie oczywiście dzidziusia malutkiego, zmierzonego. Tutaj był mój gestational age, 6 tygodni, 4 dni. I to także to była moja pierwsza pamiątka z pierwszego USG. Potem kolejne miałam w 7 tygodniu i 4 dni, także tydzień później. I tu już było pięknie widać takiego, widzicie, dzidziusia. Albo raczej misia Haribo. I tutaj było już widać pięknie dzidziusia z tym pęcherzykiem żółciowym. Pani powiedziała, że mam bardzo ładny amniotic sac, ten worek owodniowy, taki ładny, okrągły. On powinien być okrągły tutaj, jak widać tu i też tutaj. Także tak wyglądał mój styczeń. Poza tymi wizytami USG i sprawdzaniem, czy tam wszystko jest okej, zaczęły mi się mdłości. W połowie stycznia byliśmy na wyjeździe na nartach. Praktycznie tak od tego wyjazdu mniej więcej, po tym wyjeździe, zaczęło mi być coraz bardziej niedobrze. Przeżyłam jakoś te 2 tygodnie w styczniu, ale to się w ogóle nie poprawiało. Nie stabilizowało się, tylko było coraz, coraz gorzej. Ja już w pewnym momencie na początku lutego napisałam do moich położnych już, bo tak właśnie w tym okresie, gdzieś mniej więcej po miesiącu bycia pod opieką tej kliniki, oni powiedzieli, że wszystko jest ok i awansują mnie do opieki normalnych położnych albo ginekologa, albo tego, kogo tam sobie wybiorę właśnie na opiekę prenatalną. No więc ja poszłam do moich położnych, tych samych co zwykle. Tu muszę wrzucić zdjęcie pamiątkowe jeszcze raz, także tutaj widzicie, byłam w 8 tygodniu i 6 dni, czyli to było 2 tygodnie po tym poprzednim. Znowu tutaj dziedziś był zmierzony i mierzył tydzień do przodu, bo 9 tygodni i 4 dni. Tutaj jakiś inny pomiar, 9 tygodni i 1 dzień. I to też stanowiło podstawę do tego, że później termin mi przesunęli o kilka dni do przodu. I to nie była żadna nowość dla mnie, dlatego że mi w poprzednich ciążach też ten termin zawsze na wcześniej przesuwali. I tutaj jest taka tabelka ze strony ACOG, American College of Obstetricians and Gynecologists. I tutaj widzicie, że na samym początku ciąży ten pomiar crown to rump length, CRL,
jest bardzo dokładny. Dzieci mierzą mniej więcej tyle samo, w zależności od wieku właśnie swojego. I wystarczy, że ta różnica pomiędzy wielkością pomiaru a datą ostatniego okresu jest większa albo mniejsza niż 5 dni, to wtedy już właśnie pomiar stanowi bazę do datowania. Tak przynajmniej tutaj u nas się to robi. Na późniejszych etapach widzicie, że ta różnica musi być dużo większa, żeby zmienić termin na podstawie właśnie wymiarów z USG. No i tam pierwszą wizytę miałam na początku lutego i wtedy właśnie im dałam znać, że się tak strasznie źle czuję, czy może nie wiem, jakieś kroplówki mogą mi zaproponować albo coś takiego, bo u mnie generalnie wyglądało to tak, że ja się budziłam rano, nie miałam rannych mdłości, mogłam normalnie zjeść śniadanie, wszystko było ok. Do lunchu jeszcze jakoś tam w miarę dociągnęłam, miałam straszną awersję do kawy, więc w ogóle kawy nie piłam, bo po prostu nie mogłam w ogóle znieść zapachu kawy. Lunch jakoś tam jeszcze, że tak powiem, zmieściłam. A potem po lunchu, do wieczora, to miałam takie wrażenie, że po prostu całe to jedzenie, które zjadłam wcześniej, ja nie jadłam jakoś dużo, albo jakichś niezdrowych rzeczy smażonych, tłustych, ono mi się tak nawarstwiało, aż dochodziło mi po prostu tutaj i o tu siedziało. I jakbym jeszcze tylko łyka jakiegokolwiek picia albo jedzenia wypiła albo zjadła, to by mi to wszystko wyleciało. Ja nie wymiotowałam, na szczęście, ale po prostu nie mogłam nic jeść, nie mogłam, no masakrycznie się czułam. Ja chodziłam spać, słuchajcie, 17 po pracy wracałam i chodziłam spać, żeby tylko zabić to uczucie mdłości i tego, że było mi tak strasznie niedobrze. Wydaje mi się, że byłam trochę odwodniona, bo ja naprawdę no, miałam wielki problem z przyjęciem jakichkolwiek płynów albo jedzenia, tak po lunchu mniej więcej. I zwłaszcza picia, bo picie powodowało u mnie jeszcze takie uczucie, że to wszystko mi tam bulgocze i lata w brzuchu po prostu. Niestety na żadne kroplówki się nie kwalifikowałam, takie medyczne, bo żeby na to się kwalifikować, to podobno trzeba tam wymiotować i być zdiagnozowanym z tym hypermesis gravidarum, czyli tym takim bardzo ekstremalnym złym samopoczuciem, mdłościami i wymiotami. Tylko, że ja nie wymiotowałam, no to oni mnie nie zdiagnozowali. No i jedyne co to zalecili mi lek taki na mdłości, Diclegis, który jest kombinacją leku Unisom i witaminy B6. Unisom to jest lek nasenny tutaj. Także można albo kupić Diclegis, albo po prostu kupić sobie witaminę B6 oddzielnie i ten Unisom i brać to razem. Dawkowanie jest różne. Ja zaczęłam od najmniejszej dawki możliwej, czyli brałam po prostu jeden ten Unisom i jedną witaminę B6 wieczorem. Wtedy, kiedy ten najgorszy moment mi się zaczyna, to właśnie około 17, szłam spać i potem następny dzień jako tako mogłam przeżyć. Także pomogło mi to. Nie byłam zadowolona z tego faktu, bo ja nie lubię brać żadnych leków. Najchętniej bym nic nie brała kompletnie. Próbowałam go odstawić tam bodajże po chyba tygodniu, po dwóch tygodniach, ale wyglądało to tak, że odstawiałam go następnego dnia po południu. Nie byłam w stanie żyć znowu, więc wracałam. No i tak przez miesiąc mi się to utrzymało. Na początku drugiego trymestru udało mi się w końcu ten lek odstawić, ale o tym trochę więcej później. Także no, jeśli chodzi o inne symptomy, no to myślę, że te mdłości to był taki główny mój symptom, który przykrył wszystkie inne wycieczki do łazienki często oczywiście, to chyba tak jak każdy, zatwardzenia, także no taki no nieprzyjemny naprawdę miałam ten pierwszy trymestr i fizycznie i mentalnie przez ten stres cały czas związany z poranieniami. Ale w dalszym ciągu oczywiście wszystkie mdłości, wszystkie stresy, wszystko wezmę. Jak ma się to wszystko dobrze zakończyć, no i jestem teraz tu, gdzie jestem. Jeszcze oczywiście o zakończeniu nie mówimy, bo jestem w 25 tygodniu, ale na pewno wszystkie momenty ciężkie były tego warte. Po moim pierwszym oficjalnym spotkaniu z położnymi, to było tuż przed wyjazdem na Tahiti, także bardzo się cieszyłam, że miałam taki check ostatni przed wyjazdem, który pokazał znowu, że wszystko jest dobrze i, że tak powiem, z lekkim sercem mogłam się udać na wakacje. Na Tahiti czułam się znacznie lepiej niż tutaj. Także śmieję się i też się śmiałam z moimi położnymi, że powinnam dostać receptę na terapeutyczne wakacje, bo jak widać to mi zdecydowanie pomagało. Próbowałam odstawić te leki na Tahiti też, ale też nie mogłam, bo jak ich nie brałam, to wracało mi i było mi gorzej. No ale generalnie cały wyjazd był super i po powrocie z Tahiti, jakieś chyba 2 tygodnie później, miałam ten pierwszy taki oficjalny skan pierwszego trymestru pod koniec, tam gdzie badają tą ilość płynu z tyłu szyi i oceniają, czy są jakieś biomarkery wskazujące na potencjalne wady genetyczne. Wszystko tam wyszło dobrze, nic na tym USG nam niepokojącego na szczęście nikt nie powiedział. I tutaj jeszcze jeden przerywnik, bo musiałam wrzucić mój ulubiony filmik z tego USG, jak sobie nasze dzieciątko robi zjeżdżalnię w brzuchu u mamusi i podciąga kolanko pod brodę. No i przy okazji był to też czas, kiedy u nas wykonuje się badania prenatalne, to takie z krwi, cell-free fetal DNA, czyli bada się na podstawie tych resztek chromosomów dziecka, które są uwalniane do krwi matki, screenuje się, bada się prawdopodobieństwo wystąpienia jakichś chorób genetycznych. To miałam robione pod sam koniec właśnie pierwszego trymestru, no i na wyniki czekałam około
z tego co pamiętam, tydzień, niecały, nawet może, dość szybko to przyszło. Miało być około 2 tygodnie czekania na wyniki, a przyszło dość szybko. Byłam natomiast na podróży służbowej, kiedy te wyniki przyszły. I na tym tutaj dzisiaj zakończę, dlatego że wraz z tymi wynikami poznaliśmy również płeć naszej Didi. Także w następnym filmiku chyba pokażę Wam gender reveal nasze tak zwane, czyli dowiemy się razem, kogo się spodziewamy, czy chłopczyka, czy dziewczynki, a potem opowiem Wam trochę więcej o całym drugim trymestrze, dlatego że już jestem na końcówce drugiego trymestru, także wszystkie te filmiki w tym momencie są dość retrospektywne, ale musicie mi wybaczyć i chyba rozumiecie, dlaczego trzymaliśmy to dość długo w tajemnicy. Także obstawiajcie w komentarzach, jak macie ochotę się pobawić, czy to jest chłopczyk, czy dziewczynka. A ja tymczasem zapraszam na następny filmik i do zobaczenia. Pa, pa!